Cześć moi drodzy, witajcie bardzo, ale to bardzo serdecznie. Ja nazywam się Brot i chciałbym wam zaprezentować kolejny odcinek z Lego Ninjago. Gra nazywa się Lego Ninjago Possession, czyli takie opętanie, władanie, posiadanie, ale w naszym rodzimym tłumaczeniu nazywa się ta gra Lego Ninjago Opętanie bodajże. Tutaj widzicie nazwę Master of Spinjitzu, czyli to jest cała nazwa tego Lego Ninjago. Widzę, że tu są to jakieś ramki, kamerki, więc to wyłączę, bo to będzie przeszkadzało. My tymczasem mamy drugą mapę i gramy sobie Jayem. Zobaczymy, jak to pójdzie. Tym razem, jak widzicie, mamy tutaj Jaya. Ja już sobie tu ustawię klawiaturę. Będziemy sobie tutaj robić różne rzeczy. Będziemy skakać i kolekcjonować tutaj różne rzeczy. Ok, tam nie wyskoczę niestety, no zobaczymy. Ok, pierwszy przeciwnik został pokonany, no i uciekamy. Widzę, że tutaj coś z grom jest nie tak, poprawię troszkę ekran. O, super, teraz to będzie wyrównane. No i co, możemy lecieć tutaj, możemy lecieć dalej. Zobaczymy, jak to nam pójdzie. Ok. Gdzie tu jest jakaś znajdźka? Nie wiem, jak zlecimy tu, to co? Aha, zginiemy, rozumiem. Czyli to raczej nie jest dobra droga, w którą mamy iść, podążać, ale już wiecie, że tędy lepiej nie warto się poruszać w tę stronę. Dobra, lecimy dalej, moi kochani. Co tu jest po lewo? O, tu jest, jak widzicie, jakiś żeton, który możemy odblokować. Tutaj nic nie ma, z tego co widzę, bo tam spadłem już wcześniej. Oj, tu jakieś głazy są. Aj, do góry! Ajajaj, ale to źle zrobiłem, źle zagrałem. No i przez to mamy problem, moi kochani. No dobra, mam nadzieję, że te znajdźki w końcu odblokuję. Popatrzcie, jakie głazy się tutaj tworzą. Okej, one idą na sam dół. Dobra, tu są nasi przeciwnicy, których udało mi się pokonać. Ojejku, no ja chyba tu w tej grze nic nie odnajdę. Troszkę słabo. Troszkę słabo, nawet bardzo słabo. Dobra. Ok, jest tutaj jedna znajdźka, więc tyle dobrze. No i co, my schodzimy na dół. Ok, są jakieś drabiny. Dobra, może się uda tutaj poprzeskakiwać. Ok, jedna wielka drabina i tędy przejdziemy. Dobra. I tu nie wyskoczę? Dlaczego? Bo muszę drabinami pewnie wskakiwać. Dobra. No i co? To by było na tyle z tego, co widzę. To by było na tyle, ale my chcemy to zrobić, tę grę przejść na 100%, także słuchajcie, będziemy to starali się jeszcze uczynić. Jedną znajdźkę zdobyliśmy, więc teraz lecimy po kolejne. Jak widzieliście wcześniej, tam nas parę rzeczy ominęło i to z mojej winy, więc mam nadzieję, że uda mi się tutaj poprawić swoje zachowanie. Ok, jak widzicie, jest pierwsza znajdźka. Idziemy sobie w tę stronę, bo widzę, że tutaj możemy też przejść bezproblemowo. Tylko jak tam się dostać teraz? Ok, tu jest kolejna znajdźka. Dobra, przesuńmy ten klocek. Tutaj, dobra. I popatrzcie, kolejną znajdźkę też znaleźliśmy. Kolejny artefakt tutaj składamy, miecz tutaj, pradawny. Ok, a co jest tutaj, po tej stronie? O, ciekawe. Dobra. O, proszę. Zaraz tu... Nie! No i spadliśmy. Ej, to jest troszkę niedobre. No właśnie, jak ja mam tam skakać w ten sposób? Jak mi tak lata ta postać. Jest, dobra, udało się. Mam cały mecz skompletowany. Cały mieczyk skompletowałem, ale musimy uważać. Proszę, oj, uderzyłem tutaj w kolce drugi raz. No i to może dla mnie się źle skończyć. Mam nadzieję, że tak źle nie będzie. A tu już byłem, jak pamiętacie. Tutaj już miałem okazję podejść. Tu są te drabinki. No i tu będziemy mogli wyjść na samą górę. Ale nie wiem, czy się nam uda. Mam nadzieję, że tak. O, coś tu mamy. A jak tam podlecieć? Ciekawe, może uda mi się to zebrać. Kto wie? Trzymajcie kciuki. Oj. Mam 2 serduszka, ale już parę rzeczy udało mi się zebrać. Jak tam podlecieć? Ciekawe. Nie no, to jest... Musi się jakoś tutaj dać tam wyskoczyć. Na pewno. Znaczy jestem tego pewny. A, prawie. Czyli muszę wyżej tam wyjść. A, mogę w sumie... Aha, już wiem, moi drodzy. Wiem, jak to mam zrobić. Już wiem, jak to mam zrobić. No właśnie. No i udało nam się kolejną część naszego artefaktu zdobyć w tym odcinku. No i lecimy po kolejne, bo one też są bardzo istotne dla dalszego rozwoju fabuły. Żebyśmy mogli odblokować kolejne postacie. No i tu już kończymy ten etap gry, ale lecimy po następne rzeczy. Jak wiecie, zobaczymy, czy się uda odnaleźć jeszcze kolejne te artefakty. No jak widzicie, miecz już mamy skompletowany, brakuje nam jeszcze 3 elementów, ale to niebawem myślę, że się uda nam zrobić. Chciałbym Kaja odblokować, więc spróbujemy dalej do skutku. Mam nadzieję, że się to uda wszystko. Tutaj u góry chyba nic nie ma takiego, chociaż... Że dałoby się tam jakoś skoczyć do góry. Zróbmy tak. Jak się zastanawiam, czy tam coś u góry jest. Jest. No dobrze, to spróbujmy to jeszcze raz zrobić, bo mam pomysł na to. Ale nie wiem, czy mi się uda. Mam nadzieję, że się uda. Odliczajmy, bo to jest pomysł taki... Aha, niestety. Jak tam skoczyć? To jest problem. Ciekawe. Jakby się tam udało wejść? Popatrzcie, tu jest ten element, który powinniśmy w jakiś sposób odblokować. No właśnie, to jest ciekawe. Jak tam wejść? Spróbujmy jeszcze raz. Bo bez tego nie przejdziemy, nie odblokujemy kolejnej postaci. A, w ten sposób, no dobra, już wszystko wiemy. No jak widzicie, zaraz będziemy mieli kolejny element. Oj, ale tu już tracę bardzo dużo serduszek. No dobra, czyli zostały nam jeszcze 2 elementy do odblokowania. Trzymajcie kciuki, żeby nam się udało. Przejdziemy sobie tędy. No i zobaczymy, czy się uda w ogóle to wszystko znaleźć. Gdzie jesteście? Gdzie jesteście, moi drodzy? Gdzie jesteście, elementy? Łohoho! Oj, no to ładnie. Nie wiedziałem, że to idzie na samą górę, ale to nie ma problemu. No jak wiecie, już jest jeden element do przodu. Dobra, nawet nie musimy niszczyć tych przeciwników, pokonywać ich, atakować. Tylko lecimy cały czas do przodu naszym Jayem. Dobra, tu niszczymy to przejście, barierę. I lecimy na kolejny tutaj etap naszej podróży. Widzicie, są te głazy, ale my szybciutko tu sobie przejdziemy. Tak, żeby... nas nic nie spotkało złego. O, widać, tu jest ten element, więc zapewne będziemy musieli w jakiś ten sposób przejść. Dobra, mamy 3 na 3. Tu jest kolejny. Ohoho, więc będzie trzeba uważać. Dobra. Okej, mamy chyba wszystkie elementy w takim razie. Moi drodzy, chyba się udało. Więc teraz bezpiecznie staramy się stąd wydostać. Zrobimy wszystko, żeby to się udało. Mam 2 serduszka, mam nadzieję, że jak najbardziej mi się to uda. Dobra, nie zróbmy głupiego jakiegoś błędu. Teraz dojdźmy tylko do końca naszej gry. Jeszcze jeden przeciwnik został, no i chyba się udało. Chyba się udało, moi drodzy, chyba się udało to przejść. Mam nadzieję, że tak. Mamy wszystkie elementy, bardzo ładnie. No i zobaczmy, czy odblokowaliśmy kolejnego wojownika. Tak, udało się nam odblokować Kaja i nim sobie zagramy w następnym odcinku Lego Ninjago, moi kochani, Possession, czyli taką gierkę, którą dla was wybrałem. Jest to najnowsza gra z Lego Ninjago. Tymczasem do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!